Krcynno. Niewielka wieś koło Nosielska. Na pozór cicha i spokojna. Ale to właśnie tu możesz liczyć na potężny zastrzyk adrenaliny i niesamowitą podniebną przygodę. Skaczemy 4000 metrów, 60 sekund wolnego spadania, 200 km na godzinę prędkość. Piękna zabawa. Nie spotkaliśmy nikogo, komu ta zabawa nie spodobałaby się. Super, no dlatego przygotowałem narzeczoną. Tandemowe skoki spadochronowe, chociaż należą do sportów ekstremalnych, są całkowicie bezpieczne. Aż trudno uwierzyć, że skok z wysokości bagatela 4 km jest dostępny dla każdego po zaledwie 20-minutowym szkoleniu. Przed lądowaniem instruktor mówi, że podnieś nogi, ale ja sobie podniosę, nie? Poziom adrenaliny wyraźnie podnosi się już przy wsiadaniu do samolotu, w niczym nie przypominającego tradycyjnych samolotów pasażerskich. W tym momencie nie jeden amator skoku zawaha się, ale instruktor pomoże zrobić ten decydujący krok. A potem? Potem przez niemal minutę lecisz z oszałamiającą prędkością 200 km na godzinę. 12-13-letnie młodzieniaszki już też się mieszczą w uprzęży, więc śmiało mogą lecieć do góry. Górna granica nie jest określona, dopóki zdrowie pozwala. Zapraszamy każdego serdecznie. Po otwarciu spadochronu poziom adrenaliny nieco spada i można skupić się na przepięknych widokach. Wrażenia są niesamowite. Skok tandemowy może być jednorazową przygodą, dodatkowo na pamiątkę sfilmowaną, albo początkiem nowej pasji. Po ukończeniu odpowiednich kursów można bowiem skakać samodzielnie. I to dopiero jest frajda. Lotnisko w Krcynnie. Co weekend pełne jest amatorów mocnych wrażeń. Przyjeżdżają tu z dziećmi, rodziną, przyjaciółmi. Radośnie piknikują przez cały dzień, a czasem i dłużej. Komu wrażeń wciąż mało, zawsze może polatać na motolotni i pooglądać okolice z wysokości 200-300 metrów. Jeśli masz chęć na odlotowy weekend, koniecznie przyjedź do Krcynna. We'll be right back.